Największymi murzynami Polski to są młodzi ludzie. No, w Europie podobnie. Ponieważ co? No, nie mają pracy i perspektyw, szczególnie młodzi Polacy, to właściwie ich perspektywy na urządzenie się w naszym polskim życiu, założenie rodziny są nie najlepsze. Co pan sądzi, panie pośle? Jak widać, znowu o murzynach porozmawiamy. Jak widać na dzisiejszym spotkaniu. Przede wszystkim chciałem podziękować za zaproszenie na spotkanie Konwentu Regionu Lubuskiego. Wiadomo, jest nas czterech unioposłów. Została Polska podzielona między nas. Między innymi tak piękny region jak Lubuskie trafił się mi. Jestem tutaj nad pięknym jeziorem Niesłysz, gdzie pamiętam mnóstwo lat temu, jak byłem na studiach, przyjeżdżałem tutaj nurkować z kolegami. I te pozytywne wspomnienia bardzo korespondują z tym, że naprawdę, panie prezesie, jestem podbudowany dzisiejszym konwentem. Tylu wspaniałych ludzi pan zgromadził tutaj w jednym miejscu. Nie tylko tych młodych, o których pan tutaj zaczął mówić, ale też wiele, wiele wartościowych, starszych osób tutaj widziałem, jeszcze z czasów pewnie UPR-u. Także naprawdę jestem bardzo mocno podbudowany tym, co tutaj widziałem, że szansa dla nowej prawicy rysuje się bardzo wyraźna. Trzeba to wykorzystać. Ci ludzie, którzy dzisiaj zabierali głos, mówili naprawdę to, co jest chyba miodem na nasze dusze. O tych naszych wartościach, o naszych ideach i że trzeba je przekazywać dalej. Czy zgadza się pan z dość już krążącą opinią od dawna w naszym środowisku, że to właśnie głównie ludzie młodzi są naszymi wyborcami i do nich trzeba szczególnie się zwracać? No bo właśnie, jak mówiłem na samym początku, no, oni coraz bardziej dotkliwie odczuwają, że ich szanse, jeśli się nic w Polsce nie zmieni, ich szanse na normalne, spokojne życie są niezbyt duże. Ciężko mi było na początku wierzyć, że to właśnie młodzi są tą naszą siłą największą, ale widać, że tak jest. Ja jestem trochę tym zdziwiony, patrząc na przede wszystkim polską edukację, która od iluś tam lat, od czasów wojny praktycznie, jest w rękach czerwonych. I to, że ci młodzi ludzie nie dają się tej całej indoktrynacji w szkołach, to jest dla mnie naprawdę bardzo, bardzo pocieszające. Jest to bardzo dobry prognostyk na przyszłość. Jest to przede wszystkim znak, że teraz ci ludzie młodzi, jeżeli oni z nami pójdą do tych wyborów lokalnych w najbliższym czasie, potem do wyborów parlamentarnych, to będzie naprawdę znacząca siła. Ja się wcale nie dziwię, że w tej chwili w mediach jesteśmy ignorowani, jesteśmy pomijani, my jako nowa prawica, bo wyraźnie ten obecny układ się nas boi. A wracając do naszej partii i tej sytuacji, która się w całej Polsce ujawnia, jest duże zainteresowanie nami, nie tylko naszych wrogów i przeciwników, ale także dość często można spotkać się z próbami wejścia do naszego grona przez ludzi, którzy jeszcze do niedawna byli w partiach, które w żaden sposób ich programy nie korespondują z nową prawicą. Jak to wygląda z pańskiej perspektywy? No pan człowiek, który zajmuje się taką merytoryczną opieką kilkoma województwami, to pan ma jakieś spojrzenie na tę sprawę. To prawda, ma pan w zupełności rację. Coraz więcej ludzi do nas przychodzi i to z całego spektrum właśnie, od tych takich idealistów, młodych, zapatrzonych w to, co nowa prawica mówi, poprzez zwykłych karierowiczów, którzy upatrują w sukcesie nowej prawicy swoją szansę, ale też i
z drugiej strony, biorąc pod uwagę tych ludzi z innych partii, którzy widać się wypalili, którzy nie widzą swojej przyszłości w swoich organizacjach i próbują zaistnieć w naszej. Jak najbardziej jest to bardzo widoczne, podejrzewam, w całej Polsce, ale na tej ścianie zachodniej na pewno. Panie pośle, tak naprawdę przecież nie robimy z tego tajemnicy żadnej, że nam najbardziej chodzi, rzecz jasna, o parlament polski, prawda? Ależ oczywiście. I wybory samorządowe są bardzo ważne, one są bardzo trudne zresztą dla nowej prawicy, nikt tego z nas nie ukrywa. Natomiast chcemy w nich, rzecz jasna, wypaść jak najlepiej, ale to ma być droga, która ma na nas doprowadzić do Sejmu, żeby tam usiąść w ławach, no i zająć się czym? No, wywalaniem tych ustaw przede wszystkim. Nie ma sensu tworzyć być może nowych, poza nową konstytucją, prawda, jeśli by się udało. A przede wszystkim trzeba ukatrupiać tej ustawy, które tam ci idioci natworzyli, które nas dręczą. No przecież nam pętają nam ręce, odbierają nam wolność, już niemal w każdej dziedzinie. Zgadza się jak najbardziej. Te wybory samorządowe są trudne nie tylko dla nas, ale one chyba dla wszystkich są trudne. No może poza PSL-em, który wiadomo ma te struktury w całej Polsce tak rozbudowane i pilnowane, że może dla nich nie będą trudne. Natomiast z tego co wiem, to wszystkie partie borykają się ze strukturami w terenie. Ludzie mają po prostu już dosyć tego panowania obecnego układu i dlatego pewnie to będzie trudne. Także nie przykładałbym wielkiej wagi do wyników w najbliższych wyborach, zwłaszcza sondażowych w tej chwili. Wiadomo jest, że najważniejszą rzeczą będzie Parlament Polski, Sejm i Senat. I podstawową rzeczą oczywiście uproszczenie prawa poprzez likwidację. Ja takie osobiste wrażenie mogę powiedzieć, na komisji IMCO, chyba właśnie tego handlu wewnętrznego i ochrony konsumentów, miałem ostatnio posiedzenie, gdzie bardzo mocno była podnoszona sprawa uproszczenia prawa właśnie w kontekście, o czym wcześniej mówiłem tutaj na zebraniu, w kontekście umowy ze Stanami Zjednoczonymi, tej umowy transatlantyckiej. W tym kontekście podnoszono, że trzeba uprościć prawo unijne i jeden poseł, drugi, piąty zabierał głos, wychwalał poprzednich mówców i tak dalej i każdy z nich mówił o stworzeniu, otworzeniu nowych dyrektyw, nowych rozporządzeń, nowych aktów prawnych, które by to prawo ułatwiało, upraszczało. No, dla mnie jest to kpina w żywe oczy. No, przecież rzeczą oczywistą jest, że 80% tych istniejących, gdyby się wyrzuciło, tych istniejących aktów prawnych, gdyby się wyrzuciło, to nikt by nawet nie zauważył, że komukolwiek to zaszkodziło, a na pewno by wszystkim pomogło. Pan ma w takim razie bardzo trudne środowisko i niebezpieczne prasy, bo tamten socjalizm jest dojmujący w tej Brukseli. Ja się boję, panie pośle, tak, jeśli pan pozwoli na taki żart, że długie przybywanie wśród tych socjalistów może zmusić pana do jakichś turnusów odnowy biologicznej. No niestety, panie prezesie, ja mam nadzieję, że nic nie ma takiego w tej Brukseli, co by zmieniło moje poglądy. Jak do tej pory, wszystko co tam widzę, słyszę, to tylko utwierdza mnie w mojej złości przeciwko temu całemu socjalizmowi. Także jeszcze naprawdę żadnej jaskółki nie zauważam, która by mogła zmienić cokolwiek w moim postępowaniu. A jak was przyjmują inni? Pana, Korwin-Mikke? Traktują was jako takich ludzi, no, z którymi lepiej się nie zadawać? Jak inni europosłowie na was patrzą? Co was podkują? W kuluarach rozmawiamy jak normalni ludzie o bardzo różnych sprawach, bardzo rzadko o tych sprawach służbowych.
a zarówno i z polskimi posłami, i z zagranicznymi rozmawiamy jak człowiek z człowiekiem i nie jesteśmy tam odbierani jako, nie wiem, jako jakieś kuriozum, jako jakieś zagrożenie, tak jak nas się stara przedstawiać w telewizji czy w mediach ogólnie. Tam ludzie doskonale sobie zdają sprawę z tego, że to, co my mówimy, to jest to słuszne, jest to dobre przede wszystkim dla ludzi, no ale niestety nie jest to dobre dla układów rządzących, dla urzędników, dla polityków. Panie pośle, przede wszystkim Bóg zapłać za dobre słowo o nowej prawicy w Lubuskiem. No chyba czas na ognisko. Pójdziemy, coś zjemy, usiądziemy, porozmawiamy jeszcze. Bardzo chętnie, bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie i chętnie przy ognisku się trochę pogrzeję. Dziękuję. Dziękuję ślicznie.